Zdrowia, szczególnie dla normalnych. No, jednopartyjny system komunistyczny zawsze kończy się tak, jak kończy. Smród, brud i ubóstwo. Subskrybujesz? Dziękuję bardzo. Polecasz? Dziękuję jeszcze bardziej. Nie subskrybujesz? To jest szajeczka do subskrypcji, dzwoneczek dzyń-dzyń o codziennych powiadomieniach, o filmikach, które praktycznie zawsze są zdemonetyzowane. No, doktor Fauci, Anthony Fauci, czyli to taki amerykański doktor Mengele z Auschwitz, no to teraz mamy doktor Fauci z Waszyngtonu. Odchodzi, no bo dwa lata po prostu terroryzował Amerykę, terroryzował świat. No, doprowadził do ruiny. Ameryka została doprowadzona do ruiny. To wszystko było ciągnięte. Jeszcze Fauci był pod rządami Trumpa, no i częściowo tam był odpowiedzialny, no i całkowicie był odpowiedzialny za Bidena. Najpierw mówił, że będzie 15 dni, teraz ostatnie jakieś takie restrykcyjne obostrzenia w jednym ze stanów, chyba w północnej Karolinie, zniesiono, także z 15 dni zrobiło się 888 dni. No, makabrycznie długi okres. No, wszystko to się sprowadza do tego, że Fauci i rząd ekspertów po prostu dał ciała, no i nie słuchali. Tak jak komuniści nigdy nie słuchają, to komuniści są demokraci, dawni demokraci. No, demokraci już nigdy nie są demokratami, od dawna nie są demokratami, no bo demokracja to polega w sumie na dialogu, a z partią komunistyczną dzisiaj nie ma w ogóle dialogu. To jest jedyna partia, jedynie słuszna linia partii i zamknij się albo wyślemy cię do gułagu. Także ma już odejść na emeryturę zasłużoną w grudniu. No ciekawe jest, dlaczego w grudniu. W drugi wtorek listopada, 8 listopada będą wybory, także będzie po prostu masakra w kongresie. Izba Reprezentantów będzie miała większość Republikanów, Senat będzie miał większość Republikanów, także po prostu ludzie zauważyli, co to jest z komunistami. No, mógłby zrezygnować teraz, ale ogłosił, że będzie w grudniu, no bo w grudniu byłby wywalony na pysk. 55 lat przy żłobie w budżetówce, on zarabia ponad 400 tysięcy dolarów, czyli 8 tysięcy dolarów na tydzień, czyli dzień w dzień ponad 1000 dolarów, włączając niedzielę, soboty, święta i wszystkie inne wakacje. To są nieprawdopodobne pieniądze. Także, że już zrezygnował z Narodowego Instytutu Zdrowia. No ale to jest wstyd. To jest symbol tego, jak niesłuchanie innych, jak komunistyczne rozkazywanie doprowadza do ruiny. No całe te wszystkie zamknięcia, te wszystkie lockdowns, te wszystkie maseczki w ogóle nie brało pod uwagę innych opinii, w ogóle nie brało pod uwagę nauki. Wszyscy ci komuniści krzyczeli nieustannie o nauce, a nauki tam w ogóle nie było. Tam te wszystkie przyciskanie tej krzywej dwutygodniowe, no to miało sens. No a później to już było tylko władza. Oni po prostu pragnęli wygrania wyborów prezydenckich, dlatego to się wszystko zrobiło. Niesławne wybory kopertowe. On w sumie w tym instytucie, kiedyś no to był w Instytucie Alergii i Chorób Zakaźnych od 1984 roku, no ale wcześniej 20 lat był ogólnie w budżetówce. Nie poszedł w kamasze do Wietnamu, to się załapał na państwową robotę, no i tak ciągnął, i zarabiał. No, on kiedyś był znany z tego, że był zaangażowany w AIDS, kiedy tam AIDS się w dzielnicy
w dzielnicy Castro w San Francisco rozchodziło to wszystko. No, dzielnica Castro, no, to jest dzielnica homoseksualistów. No, dzisiaj to większość to jest transwestytów, no ale to tam właśnie się AIDS zaczynało. No to on był ekspertem właśnie od AIDS. No i też popierał te wszystkie mRNA, czyli te wszystkie zmodyfikowane badania czy próby, eksperymenty z wirusami. No i to były te wszystkie modyfikowane rzeczy, no to były podstawą do tych covidowych szczepionek. Szczerze mówiąc, Chińczycy te swoje szczepionki, no to robią na jajku, na jajkach robią, nie są genetycznie modyfikowane, tak, także wydawałoby się, że w sumie te chińskie prymitywne szczepionki wirusowe, no to w sumie byłyby lepsze, te stare, klasyczne, te modyfikowane, no zobaczymy za 5 czy za 10 lat, co to będzie. No zdecydowanie dużo ludzi narzeka, szczególnie narzeka na problemy z pamięcią po szczepionkach. To jest po prostu już nagminne. Często jest zwalane na wiek, no ale jakoś nikt nie robi badań na ten temat, ale mi się wydaje, że skutki uboczne, przewidywalne skutki uboczne są. No te 38 lat to tych covidowych, AIDS-owych i tak dalej spraw, no to on pokaże, to jest publiczna twarz, szczególnie w czasie pandemii, no na dobre i na złe. Wszyscy w sumie to tam rzucali trampkami w ten telewizor, jak widzieli tego Fauciego, on łachudra przychodził w telewizji, mówił wszystko, co chciał powiedzieć, później odkręcał, na początku mówił, że to idiotyzm jest, żeby bać się chodzić do Chinatown, czyli do dzielnicy chińskiej. Później mówił, że trzeba mieć jedną maseczkę, później łachudra mówił, że dwie maseczki, później mówił, że szczepionka zapobiegnie zachorowaniu, później, że druga szczepionka zapobiegnie zachorowaniu, nie pomagała, że turbo pomoże, też nie pomaga, drugie turbo pomoże, też nie pomaga, sam chorował. No kawał łachudry, tylko najgorsze jest to, że wszystkie te łachudry w telewizji, w radiu i w polityce po prostu klaskali dla nich, no i miał pełne poparcie, ale to wszystko była sprawa polityczna. On po prostu doprowadził do tego, że cały naród został steroryzowany 10% sił, można powiedzieć, zbrojnych czy informacyjnych, sił informacyjnych w Ameryce. Te dwa tygodnie się przeciągnęły do 888 dni, jak powiedziałem. I to jest makabra. No to, że to nikt nie wiedział na początku, co się dzieje, no to nie jest jego wina, ale ta pewność, z jaką on zaczął rozkazywać, w sumie nie mając prawa, jak on rozkazywał i jakie recepty, jakie rozwiązania proponował, no to jest jego wina, to jest cała jego wina. CDC, czyli Centrum Kontroli Chorób Zakaźnych, też się zaczęło bić batem. 11 tysięcy ludzi tam pracuje. 2 miliardy dolarów jest na nich wydawane. No i te łachudry, eksperci kompletnie dali plamę do tego stopnia, że cała gospodarka upada. 20 milionów ludzi w pewnym momencie w Ameryce nie pracowało. No i on i cała banda, cała sitwa tych tak zwanych ekspertów, no to było całe takie siłowe lobby, żeby po prostu zmusić cały kraj, no i doprowadzili do tego, że wszyscy od początku wiedzieli, że to jest bardziej szkodliwe niż daje jakąkolwiek pomoc. On też te jego wpływy były po prostu nieprawdopodobne, no bo on po prostu to było jedno wielkie echo z wszystkie te YouTube, nie YouTube, Facebooki to po prostu eliminowały. Ktokolwiek coś napisał nam na moich filmikach o COVID-zie, to od razu się pojawiały informacje, parę filmików było zlikwidowanych.
tam wyjaśnienia były i tak dalej. To była po prostu propaganda Fauciego, komunistyczna propaganda oszukaństwa. To jedno było wielkie oszukaństwo. Najgorsze to, że wyszydzali wszystkich ludzi, którzy jakoś podchodzili z powątpieniem. No, każdy normalny człowiek to wiedział, że trzeba by było w zasadzie społeczeństwo, popatrzeć na społeczeństwo rok do 10, 10, 20, 20, 30 i tak dalej, i tak dalej. W zasadzie mało myśleć o tych kimkolwiek do 40 lat, no a później powyżej powiedzmy 50 lat, no to tam maski, nie maski, ograniczenia wszędzie mogłyby być jakieś nie takie szalone, no ale zamykanie restauracji, zamykanie pracy, zamykanie wszystkiego naokoło, to była makabra. Taki śmierdzący przykład, to było to, że na początku, że on dostawał ciężkie miliony od Chińczyków. No i on zwalczał tą ideę, że to wyszło z laboratorium w Wuhan, w Instytucie wirusologii. No ale to już było w zasadzie, to wiadomo, to na 100%. Ameryka dawała nawet pieniądze do Eco Health Alliance, a oni dawali pieniądze Chińczykom. No, po co, za jaką cholerę robili te badania na bardzo sztucznych wirusach, które normalnie się nie pojawiają, no to z reguły to może wojsko by potrzebowało, no ale te broń biologiczna, no to już dawno było zabronione, no a Ameryka pozwoliła Chińczykom wyprodukować to sztuczne. Dlatego ten sztuczny twór nieludzki miał takie problemy. Miał takie problemy i on, łachudra, płacąc za to, on pośrednio wiedział, że to może być jakiś Frankenstein, czy no Frankenstein to był lekarz, ale potwór Frankensteina i dlatego w sumie działał. No ale jak każda pandemia, czy sztuczna, czy niesztuczna, no to wszyscy ludzie mają jakieś inne reakcje i jest jakaś tam ilość śmiertelna, szczególnie tych słabszych, nieodpornych, także bardzo często to jest gwóźdź do trumny, nie ma dwóch zdań na ten temat, no ale dużo ludzi przechodziła tego COVID-a jak po prostu grypa na resorach i większość ludzi. Łachudry w Ameryce, no to też doprowadzili do tego, że jeżeli ktoś już był chory, no to nie traktowali go, że miał antyciała same w sobie, tylko traktowali go tak, że musiał mieć szczepionkę, a to dowodzi to, że to chodzi o pieniądze, tak? To chodzi o to, że czy masz antyciała naturalne, czy nie masz, no to masz mieć szczepionkę, no bo pieniądze są tam. I to, że on kompletnie odrzucał tą możliwość, że to przyszło z Wuhan, no to pokazuje, że on jednak działał przez całe te ostatnie 2-3 lata jako polityk komunista. Chciał, żeby po prostu komuniści wygrali, a nie lekarz, nie jako naukowiec. No, najgorsze z tym to, że Fauci obsmarowywał gównem wszystkich naukowców, którzy się z nim nie zgadzali. Wszyscy naukowcy, którzy mieli jakiś opór dotyczący tych zamknięć, wszyscy naukowcy, którzy tłumaczyli, no tak jak każdy normalny człowiek mówił, skoncentrować się na pewnych grupach, całą resztę traktować inaczej, te łachudry rządowe, komunistyczne traktowali wszystkich jako równych, jako identycznych, jakie reakcje identyczne, jakie efekty identyczne. Była taka deklaracja Barrington, to lekarze, eksperci przyszli, powiedzieli tak, coś się dzieje, ale nie możemy zamykać, nie możemy robić to, co wy robicie. Kompletnie zostało to wyciszone, kompletnie zostało to zamiecione pod dywan. No i Fauci, łachudra Fauci z innymi
w rządzie tym komunistycznym, no to doprowadził do tego, że nigdy nie było publicznej rozmowy, nie było żadnego wysłuchania tych ludzi, którzy byli przeciwko. Najgorsze by perfidia i wredność, no to była to, że on tłumaczył, że to jest łatwo do krytykowania, także to jest łatwo do krytykowania, ale w zasadzie nie można krytykować nauki, tak powiedział, dlatego, że ja reprezentuję naukę. Czyli Gamoń się utożsamia jako nauka sam w sobie, tak? Jeden naukowcy, połowa ludzi mówiła mu, że nie ma racji, no to on z pozycji władzy niewybieralnej, on nie był wybrany. Ani kongres mu nie dał tego prawa, ani prezydent mu nie dał tego prawa. On był tylko urzędnikiem państwowym i doprowadził do zamknięcia 330 milionów. No w Polsce przypuszczalnie jest podobnie, w Niemczech było podobnie. Ludzie, którzy nie byli wybierani, po prostu robią co chcą. No i ludzie, konstytucja mówi my, ludzie, my obywatele, a tu się okazuje, że nie, że są lepsi, że jest grupa czerwonych świń, która jest równiejsza niż cała reszta zwierząt, no tak jak w folwarku Orwella. No i oni się z tym utożsamiali. Jedna partia, to jest problem z tym, że komuniści wierzą w jedną partię, w jedną ideologię, w jedną drogę. Wszyscy inni po prostu muszą być wyeliminowani. No, w Ameryce nie dojdzie do tej eliminacji, ale jednak jest to kosztowne. Ten cały ten koszt tego myślenia jednopartyjnego, tej racji politycznej, tej racji społecznej, no to jest nieprawdopodobny. Koszt jest po prostu nieprawdopodobny, nie tylko ekonomicznie, ale i psychologicznie, w szkołach, w biznesach, no i politycznie to będzie tragedia dla komunistów. Partia Demokratów zostanie zdziesiątkowana. Teraz wiemy o tym, że wszystkie te stany, które nie zamykały się, w zasadzie efekty są takie same, jak w tych stanach, które się zamykały, ale bardzo często stany, które się zamykały, są nawet gorsze pod względem statystyki zdrowotnej. Już nie mówiąc, no bo ekonomicznie to wszystkie te komunistyczne stany demokratów, gubernatorów, co się pozamykały, no to ekonomicznie jest makabra. No ale zdrowotnie, te zamykanie w ogóle nie pomagało. Teraz dużo tych fachowców, łachudrów, którzy na początku mówili, te krzyczeli, te maseczki, szczepionki, teraz przepraszam, odkręcają wszystko i mówią, że to nie miało znaczenia. No, strata zaufania społeczeństwa amerykańskiego do autorytetów i do instytucji po prostu nie może być większa. Nie może być większa. Biden, następny łachudra, on powiedział, że czy ktokolwiek spotkał Fauciego osobiście, czy nie osobiście, no to życie zostało dotknięte. Tak, życie zostało dotknięte przez łachudrę. No i jedyne, co to trzeba tylko klaskać, jedyne, co trzeba myśleć, to, że jak będzie nowy kongres, to zrobią. Zrobią jedne przesłuchania za drugimi. To, co po prostu sprawiedliwość musi nadejść. Sprawiedliwość musi nadejść. Rozliczenie musi nadejść. Miliony, setki milionów Amerykanów już przestali po prostu wierzyć. No i nigdy już nie będą wierzyli tym oszustom. To jest coś strasznego. W demokracji to, co komuniści zrobili demokracji, to jest po prostu nieprawdopodobne. No ale komuniści zawsze robią to demokracji, także to jest nic nowego. Zdrowie dla normalnych. Subskrybujesz? Dziękuję bardzo. Polecasz? Dziękuję jeszcze bardziej. Nie subskrybujesz? Tu jest szajeczka do subskrypcji, dzwoneczek z dzień o codziennych powiadomieniach. I do następnego, codziennego, bardzo często zdemonetyzowanego filmiku. Zdrowie dla normalnych, przekaz dla konserwatystów.
Dziękuję, że wierzycie. Bóg, honor, ojczyzna, czyli rodzina, uczciwość i tradycja. Gdziekolwiek jesteście, na jakimkolwiek kontynencie, głosujcie na normalnych. Widzicie, co niewybrani ludzie zrobili. Doktor Mengele, czyli doktor Fauci, rozwalił Amerykę, a wszyscy mu przy okazji klaskali. Komunizm jest straszny. Jednopartyjny komunizm zawsze doprowadza, że jest smród, brud i ubóstwo. No i choroby niepotrzebne. Zdrowia dla normalnych.